Szanowni Państwo, pojedziemy sobie na Góry Szymona. Dawnośmy nie byli. Dawnośmy nie były na Górkach Szymona. I jedziemy w samochodzie. Miałem super glue. To kawałek, co się wyrąbało, to może nawet i dobry jest. Gałce od biegów. Dobra, jedziemy. Ciepło się zrobiło. A doktorowa powiedziała w tej chwili w starterze ruchu, jak najwięcej ruchu, ruchu, ruchu. No rucham. Idę, rucham, jak to się mówi. Chodzić, przepraszam. Ale dobra. Nie zdążę teraz. Muszę jechać naokoło. Chociaż dobra. Się cofnę. Się cofnę i tędy pojadę Śląską. Pojadę Śląską, a tam wyjadę boczną. Bez na tutaj rondo muszę zaliczyć. Nawet doktor ostatnio coś tam żartował. Czy pan Teges? Ja mówię, że nie, no nie ma Teges. No to też jest, mówi, wielki błąd. To ruchy też są, mówi, dla sportu i życia i kości. No nie ma. Bajkę sobie mogę opowiadać. Jestem fizycznie i psychicznie zdrowy. Poza tym kręgosłupem, no dysk siada, bo siada, no bo tyle lat człowiek, 40 lat za kierownicę spędził. Ale jadę na paliwie, które kupiłem na Podkarpacie. Na liczniku jest 480 km.
Harold z babkiej Lucy. Jak wlazła w kubkę, to jest na szczęście. Za deski, które do wymiany są. Myślałem, że to Donald Dzięcio. Wam pokażę. Zobaczcie. O, jaki wielki. Ja go wyłapałem, no. Jestem na górze. Fajne słoneczko. Wysiłek spory. Chodzi, chmury szybko idą. Jest tam w górze, zresztą tu na dole też jest wiaterek. O, trzeba będzie gdzie postawić kamerę. Muszę jednak furtkę przypiąć. Gdzieś ją postawię tak na chwilę, ale żeby było. Moment. Coś widać z lasu. Szanowni Państwo, no już zabieram
Już dojdzie. Coś mi się dzieje. Znaczy to już długie, ale w sensie takim, jak przez nos, przez nożdża, jakoś to wychodzi, że tam jest coś do gardła, nie? Jakieś. I w tych miejscach tam się robi jakiś nalot dziwny z tego śluzu i to zaczyna przy przełykaniu przeszkadzać bardzo poważnie. I to nawet taki coś jest, jakby się miał człowiek dławić, dosłownie takie odczucie. Raz pytałem lekarza, drugi raz bez odpowiedzi. Pewnie to do laryngologa się chyba, czy idzie, czy coś takiego. Muszę kuzyna podpytać, co zrobić. Bo w razie czego, gdyby coś tam, to wolałbym wsiąść w pociąg, bo tam autem to mnie nie stać, ale w pociąg i pojechać tam, gdzie on jest. Na pewno jakiś ma, no to szpital jest, jakiś chirurgiczny, żeby on mnie wsadził do swoich zaufanych i zobaczyli, co tam jest, co tam się robi, bo jest możliwość tak, jest lekarzem, chociaż pulmonologiem, ale znanym i lubianym. Także tak sobie wyobrażam, że najlepiej by było do swoich, jak to się mówi, a nie do obcych. Kupiłem jakieś a la krakersy, takie, coś nie lubię, krakuski. Petite bière, ale one są takie jak francuskie ciasteczka. Jak po francusku, nie znaczy się. No, że tak powiem, parle français. Tak, no niestety muszę znów podłożyć, bo nie mogę się dać rady, dobra. Już sobie dałem